Ja mam w zasadzie pytanie do pana burmistrza związane z kopalnią. Ale zanim zadam to pytanie, powiem o takim odczytu. Dotyczy to byłego tartaku, w którym dyrekcja kopalni realizowała przeszłym park technologiczny, historyczny. Wszyscy, którzy mnie czuli tutaj do tego stołu, widzieli, co tam się robi, byli zaciekawieni, że na tym takim zniszczonym terenie powstaje coś, co było frapowało, i wszyscy pytali, co to tam będzie. Mieszkańcy też pytali i w zasadzie wszyscy byli zaciekawieni i aprobowali tej inicjatywy. I nagle okazuje się, że park został rozebrany. Prawdopodobnie nie dopełniono formalności prawnych związanych z prawem budowlanym. To zostało złożone gdzieś tam obok. I to jest pytanie, jakie są szanse na to, że ten teren zdewastowany zostanie w tym charakterze odbudowany, szczególnie że środki, jakie tam są uruchamiane, są prywatne środki. Nic to gmina nie dokłada. A jednocześnie jest taka szum informacyjny mówiący o tym, że kopalnia użytkuje obiekty, które nie są dopuszczone przez nadzór budowlany. No, czy to prawda? No, dobrze by było wiedzieć, czy są jeszcze inne rzeczy takie. Dziękuję. Owe tak zwane donosy, to Państwo byliście informowani i na sesji Rady Miejskiej je odczytywano. Sprawa inwestycji w ten średniowieczny park, inwestorem jest firma Aurum, nie kopalnia złota, to by była jasność sprawy. Nadzór prawny, inspekcja nadzoru budowlanego sprawę tę badała, licytacji było dwie, no, w wyniku czego umorzone zostało postępowanie ze względu na to, że inwestor nie skorzystał z możliwości legalizacji niezgodnie z prawem poczynionych budowli. Uporządkował teren, czyli przeniósł tę budowlę na działkę sąsiednią. Teren jest wysprzątany i w tej chwili jest procedura w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego uzyskania pozwolenia na budowę i po uzyskaniu tych stosownych dokumentów inwestycja ta będzie mogła ruszyć. Pani Jasiu, ja mam prośbę, czy mogłaby Pani przeczytać tą ulotkę, bo ja jej nie mam. Bardzo proszę. Natomiast odpowiadając na drugie pismo, na drugie pytanie, to powiem tak, ta informacja odnośnie tego, że jeszcze istnieją nieoddane do użytkowania, a użytkowane przez kopalnię złota obiekty, to ja też taką informację mam i taką informację też ma powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który stwierdził, że w tym zakresie będą poczynione stosowne działania, ale w momencie już zakończenia sprawy z tym średniowiecznym parkiem.
Ewentualnie na jakim etapie to jest, to mogę wystąpić z zapytaniem do inspektora, aby powiadomić, czy i ewentualnie na jakim etapie te dalsze działania kontrolne, jakie inspekcja zamierzała w stosunku do kopalni, są czy będą realizowane. Dziękuję. Ja chciałam tylko Państwu przeczytać, bo miałam już kilka takich nutek, do których prawnie to dotarło. Ja przeczytam. Donos zrobił swoje. Urzędnicy po 4 miesiącach myślenia nad donosem burmistrza Gołębiowskiego podjęli w końcu decyzję. Średniowiecznego parku techniki nie będzie, przynajmniej w tym roku. Nam wszystkim zamiast pięknej, nowej, atrakcyjnej atrakcji turystycznej pozostaje pusty plac. Średniowieczny park techniki mógł być kolejną ozdobą naszego miasta. Niestety znalazł się jeden człowiek, któremu przeszkadzała nowa inwestycja, któremu przeszkadza nasz sukces i dbanie o interes miasta i jego mieszkańców, który pisząc kolejne donosy stara się zaszkodzić nam, jak tylko może. Burmistrz Stanisław Gołębiowski, i który ma czelność mówić, że wszystkie te działania podejmuje dla naszego dobra. Pewnie też dla waszego, drodzy mieszkańcy. Rozumując, jak nasz włodarz, jeśli chcielibyście zrobić coś dobrego dla kogoś, to napiszcie na niego donos. Każcie mu zburzyć to, co zbudował. Nie dajcie mu pracy, ani nikomu innemu i jeszcze każcie mu za to wszystko podziękować. Parku nie będzie. Nie będzie nowych miejsc pracy, nie będzie nowej atrakcji turystycznej. Nie będzie się mógł Arek Knych cieszyć ze swojego dzieła. Rok nadziei, pracy, pomysłów i starań poszły na marne. I za co mamy ci dziękować, burmistrzu? Więcej na info@kopalnia.pl. Te rzeczy trafiły już kiedyś do nas, do radnych. Ja właśnie chciałam i tak poruszyć ten temat, panie, że pan radny Adam poruszył ten temat, ponieważ w tym tygodniu, na tej sesji mieliśmy gościć pana starostę wraz z panią Mroczak, bo tak było obiecane, ponieważ nasze sesje zbiegły się z terminami, pan starosta nie mógł być dzisiaj z przyczyn właśnie takich. Więc ja bym zaproponowała, aby na przyszłej sesji, kiedy będziemy gościć pana starostę wraz z panią Mroczak, poprosić go i może byśmy też wydali jakąś opinię w tej sprawie, ponieważ naprawdę ten park techniki robił wrażenie, tak jak pan Adam też zauważył, no budził zachwyt i nasze stanowisko, podejrzewam, że też może pomóc w tej sprawie. Wystosujmy jakieś, ja tutaj nawołuję, naprawdę, żebyśmy podjęli jakąś pozytywną decyzję, jakieś podjęli stanowisko w tej sprawie i abyśmy pomogli jak najszybciej pomóc tej inwestycji, żeby ona wróciła na swoje miejsce, bo z tego co wiem i dowiadywałam się, jest już kupiec na te obiekty, więc szkoda by było się pozbyć tego, skoro my to mamy u siebie. I po co ma ktoś inny się cieszyć z dzieła naszego mieszkańca? Proszę panie burmistrzu. Ja chcę powiedzieć, może to zamknąć brutalnie, ale to jest takie typowe pismo pełne obłudy, bo próbuje się przypisać winę za swoje niezgodne z prawem działania komuś innemu. Proszę Państwa, jakby ten park był stawiany od samego początku, zgodnie z obowiązującą regulacją prawną, nikt by nie kazał go rozbierać. Żadna opinia Państwa jako Rady Miejskiej Organu Stanowiącego nie może być w tym zakresie wydana. Są określone służby, które mają określone kompetencje do działania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Państwa rola ograniczała się do tego, że w planach zagospodarowania te obszary przewidzieliście pod rozwój turystyki. I tyle. Natomiast każdy właściciel, każdy dysponent tych gruntów, jeżeli cokolwiek zgodnego z planem będzie chciał zrobić, to musi przejść stosowną procedurę zgłaszania albo uzyskania pozwolenia na budowę. Dlatego inwestora w tym konkretnym przypadku zabrakło, nie może mieć pretensji teraz do całego świata, tylko przede wszystkim, a powiem więcej, wyłącznie do siebie. Panie burmistrzu, ja się z tym nie zgadzam, bo czy to jest zgodne z prawem, czy nie? Proszę panią, dać pani decyzję powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. To może się pani nie zgadza, może ją pani zaskoczyć. Chodzi o to, że to może nie pomoże, ale w pewien sposób przyczyni się do innego może spojrzenia, że jeżeli władze miasta uważają, że to jest dobre dla naszego miasta, może to coś pomoże przy dalszej procedurze. Proszę panie Jerzy. Cała
właściwie nieprzyjemna sytuacja wynika z tego, że akurat burmistrz wystąpił z pismem, no, tak jak sam powiedział, to jego wyrażenie, donosem. Nie moje, takie mi przypisano. No, w każdym razie nie ja przypisywałem, tylko mówiłem to zgodnie z normalnymi słowami. A więc o tyle, że już w tym sezonie miał funkcjonować ten średniowieczny park techniki. Już w tym sezonie mieli tam przyjeżdżać turyści, a tym samym to ciągnęło i inne sprawy. A więc i hotel, i Złota Korona miała szansę, żeby zacząć się rozwijać, bo taka ilość ludzi nie zmieściłaby się tylko w kopalni. Zacząłby się ruch turystyczny, o który nam chodzi. A co najważniejsze, byłyby miejsca pracy. No tam sądzę, że tam te naście, dziesięć osób by pracowało, o tyle mniej byśmy mieli tutaj. No, a każda osoba to jest członek rodziny. Problem. No, brzydko, że zahamował to pan burmistrz, pomimo, że tłumaczy się prawo. Co się stało, to już w tej chwili nie odstanie. Ale sytuacja jest taka, że kwestia jest w tej chwili w nadzorze budowlanym powiatu. Nadzór budowlany może to trzymać, tak jak ci, którzy prowadzili inwestycje, wiecie, miesiąc, dwa, pół roku i tak dalej. I jest szansa, dopóki jeszcze kopalnia chce inwestować, a inwestuje w miasto, myśmy już o tym rozmawiali, bo tamten teren po byłym tartaku, tam nigdy przed wojną tartaku nie było, tylko instalacja do produkcji beczek, po byłym tartaku powojennym ten teren właściwie szpeci, a byłby terenem turystycznym. Dlatego co my możemy zrobić w tej sytuacji? Moim zdaniem jako rada, jeśli się koledzy ze mną zgodzą, powinniśmy wystąpić z pismem, w sensie, że wyrażamy troskę w związku z zaprzestaniem inwestycji, zahamowaniem inwestycji budowy średniowiecznego parku techniki i zwracamy się z prośbą do starosty o możliwe przyspieszenie w granicach praw, no, tej wydania decyzji umożliwiającej dalsze prowadzenie inwestycji. Jeśli się z takim, jeśli to była intencja kolegi, który występował, żeby tą sprawę pchnąć do przodu, to z takim pismem przewodnicząca w naszym imieniu, jeśli się wszyscy, większość z tym zgodzi, byśmy wystąpili. No tak, tak, właśnie o to proszę, bo tak, przyspieszenie decyzji, tak, a przy okazji to będzie wiadomo, że nam jako władzom tutaj miasta zależy, prawda? Czy możemy, czy do pana burmistrza dotarła ta decyzja? Tak. Instruktor, a możemy ją odczytać? Bo dyskutujemy o czymś, o czym nie mamy wiedzy. Przecież pan burmistrz powiedział. Ale pan burmistrz powiedział swoimi słowami, ja chciałbym usłyszeć decyzję. Proszę państwa, decyzja jest wydana. Prawomocność tej decyzji mija po 30 dniach. Czyli jeżeli nie zostanie zaskarżony, to Wydział Budownictwa nie rozpocznie prac nad złożonym w grudniu jeszcze wnioskiem o pozwolenie na budowę przez inwestora, dopóki nie będzie prawomocnej tej decyzji, bo każdy może, ma prawo ją zaskarżyć, w tym nawet ja mam prawo ją zaskarżyć. Ale to nie kwestionuje tego, co tutaj zgłosiliśmy. Tak. Żebyście właśnie kwestionuje, bo nie wiemy, nad czym dyskutujemy teraz. Wiemy, może pan nie wie, ale wiemy, bo już kopalnia z artykułów prasowych i kopalnia, aurum z artykułów prasowych i faktycznie poczynionych działań wynika, że nie będzie tej decyzji kwestionować. Więc po 30 dniach na tapetę Wydziału Budownictwa wróci wniosek o pozwolenie na budowę. I tyle. I dalej będzie,
i dalej będzie to biegło takim tokiem, jakim zgodnie z prawem musi iść. A my się zgadzamy, żeby zgodnie z prawem biegło to w miarę możliwości. W miarę szybciej. Co? Można było czytać w jednej sesji. Tak, tak. No, co jest? Pani Jasiu, proszę. Może ktoś jeszcze jest? Ale proszę dać powiedzieć pani Jasiu. Zgodnie z prawem budowlanym, które w tej kwestii akurat zapoznawałam się szczegółowo, z uwagi na to, że pan pomysłodawca tego parku techniki, pan Arkadiusz Knych, zwrócił się w pierwszej wersji do mnie i do mojego brata o zrealizowanie czegoś tego przedsięwzięcia na terenie Złotego Jaru. Ale gdy zaczęliśmy, nawet poczyniłam wstępny właśnie wniosek do starostwa, zgłoszenie. Przeczytałam dokładnie tego typu obiekty. Nie wymagają, znaczy dopuszczane jest w prawie budowlanym, że nie muszą mieć na to, nie musi się uzyskiwać pozwolenia, tylko na zasadzie zgłoszenia. I takie zgłoszenie wniosłam. Zastrzeżenie w stosunku do mojego wniosku, bo w imieniu brata wniosłam takie zastrzeżenie do mojego wniosku, do tego zgłoszenia, polegało na tym, że na terenie Złotego Jaru, zapisanego jako UT, w terenie, brak jest literki P, który zezwalałby na wykonanie tego typu obiektu. Nie wymagało to wtedy pozwolenia na budowę, czyli całej dokumentacji tej procedury, tylko było brak i wniosek był taki, że winna wystąpić do Rady o zmianę tam z planu szczegółowego zagospodarowania, bowiem brakuje. Takie pismo napisała pani kierownik dyrektor działu budownictwa, literka P. Ale ponieważ w międzyczasie w rozmowach wyszło, że pan Knych ma dalsze inne pomysły, na które nasz teren po prostu nie zezwalał, znaczy nie było powierzchni, możliwości tak po prostu terenowych na zrealizowanie tego, a kopalnia nabyła teren po tartaku i stwierdził, że nadaje to się jak najlepiej. Nawet zwrócił się do nas, w tym momencie do brata i do mnie, że no, w tym momencie jest taka aktualność, że kopalnia, żebym już nie rozpoczynała procedury zmiany, czy tam właśnie o tą literkę P, małą P walczyła, ponieważ jest to termin, który pozwoli mu zrealizować swoje zadania. Przeczytałam bardzo szczegółowo prawo budowlane. Dopuszcza ono zasadę zgłoszenia. I na takiej zasadzie to zostało rozpoczęte, panie burmistrzu, ale wniesienie tegoż zastrzeżenia uruchomiło do nadzoru budowlanego, tego no, uruchomiło tylko, że nie, no jednak nie pozwolenie, tylko trzeba by decyzję, znaczy pozwolenie, nie zgłoszenie, tylko decyzję, zaczęła się procedura. Więc to już była taka kwestia, która uruchomiła decyzję, zezwolenie, a nie zgłoszenie. Więc to jest jedna kwestia z tego właśnie działania na tym. A ja ostatnio słyszę nie w takim miejscu jak Złoty Stok, ale w takiej miejscowości jak Zakopane, syn starosty Podhaleńskiego wybudował sobie rezydencję i wszystko jest ok. Nie ma zgodnie z prawem. Nie ma zgodnie właśnie, że nie ma pozwolenia, nie ma tego. To jest jeszcze droga legalizacji samochodu. Właśnie. Pani Jasiu, proponuję zaskarżyć przez panią decyzję powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jeżeli się pan z nią nie zgadza. Nie, ja nie będę skarżyć tego, tylko mówię, w tych decyzjach zabrakło dobrej woli. Dobrej woli, bo przepis nie zakazuje jednoznacznie. Ten przepis jest właśnie taki interpretacyjny, właśnie to, co w tego prawie tym budowlanym jest takie, dopuszcza dowolność interpretacji, przepis nie zakazuje jednoznacznie. Pani rozumiem, zna zakres inwestycji, który tam był poczyniony. Zna pani zakres? No widziałem. Widać go było gorąco. Co pod ziemią jest? Proszę? Co zostało pod ziemią zrobione? Pod ziemią? No. Na tej działce. Rozebrane jest ta stopienica pod trakiem, gdzie był na z tego. Pod trakiem, pod miejscu traku, gdzie był. Zresztą nie ma żadnej budowli tam. Tak? No widzi pani, nie znam pani dokumentacji. Ja nie jestem uprawniony do tego, żeby ujawniać, jakie prace, w tym prace ziemne, w tym prace instalacyjne, w tym prace na fundamentach zostały wykonane. A te wszystkie bezspornie wymagają pozwolenia na budowę. Jak również bezspornie wymagają pozwolenia na budowę urządzenia, które mają pracować w ruchu.
atakowe urządzenia zostały zaplanowane w tym przedsięwzięciu. Więc ja w tej chwili nie będę z Państwem dyskutował, bo tutaj, jeżeli Państwo chcecie dyskutować, to proszę sobie zaprosić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który Państwu wyjaśni, dlaczego tak, a nie inaczej ta sprawa została zakończona. Koniec. Ja rozumiem, że a co by było, gdyby znalazł się ktoś, jakby było już wszystko wybudowane i naraz by się okazało, że to jest samowolka budowlana? Panie burmistrzu, co by było? Jest jeszcze taki instrument w prawie budowlanym, jak legalizacja samowolka. I z tego instrumentu, proszę panią, mówiłem przed chwilą, z tego instrumentu inwestor nie skorzystał, więc uporządkował teren. Bo najwyraźniej stwierdził, że dla niego taniej będzie przenieść, uporządkować teren, wszcząć procedurę taką, jaka jest przewidziana dla tego typu przedsięwzięcia, niż legalizować to, co do tej pory poczynił. To wynika z uzasadnienia. Bardzo kosztowne. To jest kilkaset procent wartości. Proszę pani Janice, co widzicie? Ja chciałem tylko dodać, broniąc teraz pana. Jeszcze Państwo nie doczytali, że jednocześnie z decyzją został odwołany przewodniczący inspektoratu powiatowego. Oj nie, decyzję wydano dużo później, proszę pana, i wydał nie ten... Nie, nie ma sensu. Nie ma, nie ma sensu. Ale nie ma państwo. A właśnie będziemy się został odwołany co chłopie stąd, że proszę nie uczestniczyć, bo znamy się od jednocześnie zostało. Ale mieli państwo, pani Janie, bardzo proszę o ciszę, ponieważ każdy zna temat i ma swoje zdanie w tej kwestii. Ja tutaj proponuję, aby faktycznie wystąpić, tak jak pan Jerzy powiedział, do inspektoratu o przyspieszenie. Ale inspektorat nie będzie teraz procedował, tylko Wydział Budownictwa. No to Wydział Budownictwa. Wydział Budownictwa. Według właściwości. Czyli gdzie akurat będzie pani dyrektorowi? Tak, i akurat będzie u nas na sesji w tym czasie. Teraz napiszemy pismo, z tym pismem przyjedzie do nas i będziemy wiedzieli, o co chodzi. Kto z państwa jest za? Żeby napisać. Ale to pismo napisać, oczywiście. O skrócenie procedury. Znaczy... Dobra, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Trzy osoby wstrzymujące, reszta za. Panie burmistrzu, można załatwić 7 dni? Albo 30. Nie, proszę panią, nie można załatwić 7 dni pozwolenia. Oni się dołączywać i państwo, ponieważ mamy gości.